Kurwa, na skolorze to jest równe. Pan, na skolorze to się opina. Ja nie wierzę, że to się stało. Nagrałem skolorze. Troszczak 37, Krystian Rolka 40, Tęcza 44, Damian Hiszpański 48, Maciej Maciejewski 51, Paweł Sykusiak 53, Krzysztof Sklosz 55, Dawid Kowalczyk 60, Przemysław Jadczak 66, Damian Krawiec 69, Piotr Basisty z numerem 71, Łukasz Rochna 77, Marcin Klimczak 79, Krzysztof Jędruchniewicz 83, Michał Bożenski 89, Sebastian Ciupak 90, Tomasz Józefowicz 95, Dominik Wojtko i z numerem 99 Łukasz Skręty, a trenerem oczywiście jest Paweł Sołtysiak. Raz jeszcze wielkie brawa! Bielawa Ołs! Ćwierćfinał PLFA 8, Bielawa Ołs kontra Szagaj Śladowsk! Piłka już nad murawą stadionu Bielawianki, ale wypada poza linię końcową i będzie ustawiona za momencik na... Wielki sukces! Mamy nadzieję, że z tego sukcesu czerpać będą również seniorzy. Tymczasem akcja biegowa na dzień dobry. Znakomicie w defensywie Sebastian Ciupa! Jeszcze jedna bardzo podobna akcja i jeszcze raz świetnie w defensywie. Akcja powrotna już za moment. Dawid Dajczak z małymi problemami, ale łapie piłkę. No i zobaczmy, jak wiele jardów uda mu się pokonać. Świetny bieg! Dawid Dajczak wciąż na nogach. Wielkie brawa! Dawid Dajczak! I grają bielawskie strony. Pozycji rozgrywającego Adrian Górny, Aros tutaj zamieszali gospodarze. Udało się pierwszy kaszał w tym meczu. Oczywiście to podwyższenie. Jedna jedyna szansa na to, aby dołożyć dodatkowe punkty. Na dół! No i zobaczmy. Jeszcze raz piłka w rękach naszego rozgrywającego. Biega błękitowy bez najmniejszych problemów. Powrotna po stronie Szagań Shadows, ale pamiętamy, jak zakończyła się ta pierwsza seria ofensywna gości. Teraz również ciężko liczyć tutaj na akcję powrotną. Jeszcze raz próba biegu. Będzie druga próba, 10 jardów do przejścia. Akcja podaniowa po raz pierwszy w dzisiejszym meczu. No tutaj zaskoczyli troszkę nas. Jeszcze raz pomysły na grę biegową. No i znowu bardzo dobrze. A teraz czas na kolejną pierwszą próbę w ich wykonaniu. I zobaczmy raz jeszcze bieg na zewnątrz. Ale tutaj po raz kolejny znakomicie defensywa Ołs. A był tam m.in. Darek Sołtysiak. Próba dla gości. 9 jardów do przejścia. Ciekawy pomysł i piłka w rękach. Tutaj zakręcił się teraz kolejną serię ofensywną. Pierwsza seria ofensywna zakończona wspaniałym touchdownem. Jak będzie teraz? Jeszcze raz Michał Adamarek. Niesamowity jest ten
był 25, 31 w zysku. Będzie snapował piłkę prosto w ręce Adriana Górnego. I dużo czasu ma nasz rozgrywający. Oj, tutaj niestety bardzo... Jeszcze Michał Adamarek, dobre bloki, a tam jest ten potężny Łukasz Roch. Let's go, offense, let's go! 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 Jeszcze raz akcja podajowa, pięknie, jest pierwsza próba! Wielkie brawa! Fundacja Wolność i Demokracja. Dziękujemy pięknie za każde wsparcie futbolu amerykańskiego. Tutaj w Bielawie, tutaj w Warszawie. Tak, drodzy Państwo, no niestety to ten bieg bardzo szybko zostanie za... Trzeba tutaj ukoronować ten pakut w stronę parapunktowego rywala. Przyłożenie. Zobaczmy. Jest motion jednego z zawodników i piłka zostaje w rękach rozgrywającego. Wspaniały bieg. Jest mnóstwo emocji. Jest wspaniała gra gospodarzy. Bielawa Owls. A tymczasem jeszcze skuteczne gry. To już w przyszłym sezonie dziesięciolecie powstania klubu z Bielawy. No i naprawdę potężne sukcesy, mistrzostwa juniorskie na koncie. No i liczymy na to, że w tym roku znów juniorzy walczyć będą o najwyższe cele. A również w ósemkach tutaj nie jesteśmy na straconej pozycji, wręcz przeciwnie. Bielawa Owls faworytami kolejnych meczów, no i pewnymi wielkimi krokami Sowy zmierzają do półfinału, a tymczasem fumble pewnie po stronie Żegaj Shadows. No i zwróćcie uwagę. Jeszcze jedna akcja biegowa, ale skutek po krali. Let's go defense, let's go! Jeszcze jeden bieg na zewnątrz, a tym razem nieco lepiej. No i w opalach rozgrywających gości to się musiało tak skończyć. Ofensywne w wykonaniu Żegaj Shadows. Zobaczymy, czy tak będzie również w drugiej połowie. A kto wie, być może jeszcze w tej samej końcówce będą w stanie coś tutaj zagrać bielawskie Sowy. Był gotowy do akcji co najmniej kilku akcji. Przypomnijmy, w tej ostatniej minucie czas obowiązkowo zatrzymywany przy niekompletnych podaniach, przy wyjściu z piłką poza linię boczną. Jest dużo różnych opcji, jak można ten czas zatrzymać. I z całą pewnością Sowy będą chciały tutaj zapunktować jeszcze przed przerwą, ale tutaj podanie... Let's go! Wow! Let's go, on tak robi! Let's go! Let's go, Office! Let's go! O, patrz! Tym razem Michał Adamarek, on po raz kolejny robi swoje świetne ścięcie. Pierwszą próbę, Office! Piękne podanie! Jaka będzie decyzja sędziów? Nie ma. Piłka jest złapana, tylko...